Wejdź na handball.pl. Wszystko o piłce ręcznej w jednym miejscu. Handball.pl. Patrycja Kulwińska na dzień przed meczem z Chinkami. Akurat w sierpniu, gdy ta reprezentacja gościła w Elblągu, ty nie mogłaś wystąpić w tym meczu, no ale z trybun widziałaś tę reprezentację i też pewnie już sporo tej analizy wideo na tym mundialu. Jaki to rywal? Myślę, że to rywal bardzo przewidywalny. Są to wysokie dziewczyny, bardzo mocno grające fizycznie. Nie jest to dynamiczna piłka ręczna, także ten styl gry nam odpowiada i myślę, że będzie to, jeżeli mogę zaryzykować takie stwierdzenie, łatwiejszy mecz nawet niż z Kubą. Co się właśnie stało z Kubą, bo ci dziennikarze, którzy nie byli pierwszego dnia, także z innych krajów, pytali mnie, jak to jest możliwe, żeby drużyna męczyła się z Kubą, która wczoraj lekko przegrała z Chinkami. No tak to już bywa niestety. Był to pierwszy mecz turnieju, widać było po niektórych z nas tremę jeszcze. Część dziewczyn tak naprawdę pierwszy raz w życiu zadebiutowała na takiej dużej imprezie i nawet wbrew pozorom te bardziej doświadczone dziewczyny nie za bardzo mogły się odnaleźć jeszcze na tym boisku, no ale tak to bywa. Całe szczęście, że teoretycznie słabszy przeciwnik trafił nam się na początek i zdobyłyśmy te 2 punkty i myślę, że na tym analiza tego meczu powinna się zakończyć. Kto twoim zdaniem jest mocniejszą ekipą, Szwedki czy Holenderki? Wydaje mi się, że w tym układzie Holenderki wygrają tą grupę. Jeżeli oczywiście nam nie uda się z nimi poradzić, ale jeżeli Szwedki przegrają z Holenderkami, a my wygramy z Holenderkami, no to może być naprawdę bardzo ciekawie. Jeszcze na koniec, jakby przed tą już Holandią, nie na koniec, po Chinkach, a przed Holandią Angola. Już jakieś twoje pierwsze przemyślenia co do tego rywala? Jakieś fragmenty meczów też musiałaś widzieć? Tak, moje pierwsze przemyślenia są takie, że znów będzie ekstremalnie dziwnie. Tak naprawdę bardzo ciężko jest się dostosować do tego stylu piłki ręcznej. Te drużyny, które nie mają za dużo styczności z europejską piłką ręczną, grają zupełnie inaczej. Nie odpowiada nam to zbytnio. My wolimy bardziej poukładaną grę, przeciwko której jesteśmy w stanie ustawić sobie obronę i się temu przeciwstawić, a tak naprawdę w takich meczach jak z Angolą, tak trzeba się spodziewać tego, czego zwykle się nie spodziewamy i to jest taki najtrudniejszy element tych spotkań. Miejmy nadzieję, że teraz 2 zwycięstwa i już będziemy na spokojnie gdzieś analizować to, jak pokonać Holenderki na koniec. Miejmy taką nadzieję. Dziękuję bardzo, Patrycja Kulwińska. Handbalowe bransoletki specjalnie dla Ciebie. 2 rozmiary, aż 10 wersji. Handbalowe bransoletki I Love Handball są w 5 kolorach. Żółtym, pomarańczowym, czerwonym, różowym, zielonym i niebieskim. Handbalowe bransoletki z sylwetkami rzucających zawodniczek i zawodników są w kolorach biało-czerwonym, żółto-czarnym, pomarańczowo-niebieskim, czerwono-granatowym. Zamów na handball.pl lub pisz na reklama@handball.pl.